Podążanie cudzą ścieżką do zbawienia oznacza, że nigdy naprawdę tego nie poznasz. Każda osoba musi znaleźć własną drogę. Prawda to kraina bez ścieżek. Cześć wszystkim, nazywam się Angix i witam was w recenzji starszych gier. W dzisiejszym odcinku omówię The Pathless, tytuł zrobiony przez firmę The Giant Squid. W Pathless świat ogarnia ciemna kolątwa. Legendy mówią, że rozszerza się ona ze starożytnej wyspy, gdzie sfera ludzi i dusz się łączy. Wielu próbowało to zatrzymać, ale nikomu do tej pory się nie udało. A my wcielamy się w ostatniego łowcę, który podróżuje na wyspę, by przeciwstawić się bogopowalaczowi i odzyskać światło skradzione światu. Nasza bohaterka łowczyni już na początek potrafi skakać wyżej niż przeciętna gwiazda NBA, a także strzelać z łuku. Łuk pozwala nam strzelać w talizmany unoszące się na całym świecie, która napełnia nasz pasek pędu, dzięki czemu możemy przemieszczać się szybciej. Krótko po rozpoczęciu gry znajdujemy ważny przedmiot, specjalną maskę, która daje nam umiejętność Spirit Vision. Pozwala to nam odnaleźć miejsca, do których musimy dotrzeć. Ponieważ gra nie posiada mini mapy, to ta maska pozwala nam się odnaleźć, a także znaleźć ukryte przedmioty i rozwiązać puzzle konieczne do posunięcia fabuły. Kolejnym ważnym aspektem jest orzełek. Nasz towarzysz, bez którego nie byłoby szans, by dostać się w wiele miejsc podczas tej wędrówki, jak i rozwiązać pojawiających się łamigłówek. Nasz towarzysz ma umiejętność unoszenia nas tymczasowo w powietrze, by dotrzeć do niedostępnych miejsc. Umiejętność ta może być ulepszona, by zwiększyć zasięg i długość lotu. Zanim będziemy mogli jednak wyprawić się na pokonanie bogopowalacza, musimy wyczyścić wyspę z kilku przeklętych bestii, które w trakcie naszej podróży będą nam starały się przeszkadzać. Gdy je jednak spotkamy za wcześnie, to nie mamy szans w starciu z nimi i trzeba ich unikać. Naszym zadaniem jest najpierw uzbierać odpowiednią ilość kamieni świetlnych, Lightstones, by móc aktywować obeliski. Obeliski te pomogą nam ukazać słabe punkty bestii, dzięki czemu ją pokonamy. Pokonana bestia zostaje oczyszczona i będzie po naszej stronie, dając nam dodatkowe umiejętności, które ułatwią nam dalszą drogę. I tak przemierzamy świat, by skonfrontować bogopowalacza. Przemierzanie świata od pewnego momentu daje wolność i nie trzeba iść od punktu A do B. Można poza pierwszą bestią bossem podejść do reszty, jak komu pasuje. Gra nie posiada mapy, tylko jak wspomniane Spirit Vision. Pozwala to na wybór, gdzie się chce iść. Łamigłówki są spoko, choć większość jest łatwa. Mogłaby być większa różnorodność i różne stopnie trudności. Grafika w Pathless jest bardzo dobra. Świetnie dobrane kolory, oświetlenie i styl tej indie gierki robią świat naprawdę oszałamiający. Pełno detali pokazujących przeszłość świata, opuszczone budowle i inne miejsca zamieszkania, szczątki ludzi po bitwach wraz ze znajdywanymi informacjami pozwalają nam sobie wyobrazić ten świat, zanim nastąpiła w nim zagłada. Modele postaci, zwierząt i przeciwników są świetnie wykonane i firma włożyła w to dużo pracy, by je dobrze animować. Audio i muzyka, ważny element gry, nie został tutaj zaniedbany. Soundtrack jest fenomenalny i oddaje wiernie, co się dzieje na ekranie i pozwala bardziej zanurzyć się w tym świecie. Muzyka sprawia wrażenie, jakby była zrobiona do wysokobudżetowej produkcji, mimo że nie jest. Soundtrack zrobiony na komputerze przez Austina Wintory został później nagrany przez orkiestrę. Cały ten proces jest ciekawy i pokazuje, jak są robione soundtracki do gier. Dla zainteresowanych zostawiam link w deskrypcji. Wypada także wspomnieć dwójkę znanych aktorów głosowych, Troy Baker i Laura Bailey, znanych z podkładania głosu do wielu gier i animacji. Praktycznie każdy słyszał ich głos, jeśli grał w gry po angielsku lub oglądał jakieś anime z napisami. Finalnie moja ocena to 9 na 10. Nie ma się specjalnie do czego przyczepić. Nawet starając się oczyścić grę na 100%, nie czułem znużenia. Gra nie miała nadmiaru, który czasem może być szkodliwy w niektórych grach. Jest w sam raz, z chęcią pograłbym w kolejną część z dodatkowymi rozwiązaniami. Jak ktoś jeszcze nie grał w The Pathless, to polecam. Jeśli nie macie zbyt wielu tytułów, albo zagrajcie zanim zabierzecie się za inne, gdyż nie zajmie wam to dużo czasu. I tak kończę te wideo i dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. W końcu gadam o starszym tytule. W tej chwili zobaczę, co następnego zrecenzuję, gdyż kilka gier mam na myśli.
a być może tytuły, w które grałem niedawno. Dziękuję za obejrzenie, komentarze i łapki. Tutaj był Andzik, pozdrawiam i do zobaczenia.